kochani, cieszyć się bez powodu, bez szczególnego, bez żadnego powodu, bez żadnego dodatkowego bodźca, to jest stan naturalny. Naturalnym stanem u człowieka jest radość. Naturalnym stanem u człowieka jest dobry humor. Naturalnym stanem u człowieka jest być szczęśliwym. Żeby być szczęśliwym, człowiek nie potrzebuje żadnego dodatkowego bodźca. I to jest największa prawda, najważniejsza prawda, którą chcę wam przekazać. Mnie od dziecka wmawiano, że abym był szczęśliwy, to musi się stać coś wyjątkowego. Musi się stać coś niezwykłego, że musi zaistnieć jakaś bardzo wyjątkowa okoliczność. Kochani, jest to największa bzdura, jaką nam wcisnęli, jaką mi wcisnęli, jak byłem dzieckiem, żeby być szczęśliwym, to należy się tego nauczyć i to stosować cały czas. Szczęście jest stanem naturalnym, radość jest stanem naturalnym u człowieka, a w każdym razie może być. I dlatego proponuję wam, bądźcie szczęśliwi od razu, od tego momentu. Zacznijcie się cieszyć tym, co was otacza. Zacznijcie się cieszyć i radować wszystkim, nawet jak się nic wielkiego nie dzieje. Jak usłyszycie tylko dzwonki, przejeżdżający samochód, to już to wystarczający powód, by się cieszyć. Kochani, właśnie, cieszmy się, bo przejeżdża samochód.